Jest chatka. Może nie najlepszy standard. Drzwi się nie zamykają. Podłogi nie ma. Jest taka gleba po prostu wilgotna. No jest podest do spania. Zmurszały ze starości się zapada. Ale położyli karimaty, więc fajnie. Rozłożyłam się na tym. Rozwiesiłam moskitierę, bo było tu dużo pająków. Jeszcze grasowała taka wielka, tłusta mysz. Powiesiłam na sznurku jedzenie przed tą myszą, ale i w porządku, nie dobrała się do niczego. Jestem zaspana, zmęczyłam się wczoraj strasznie. Znaczy nie strasznie, po prostu długie i mozolne podejście. A zejście było rzeczywiście z łańcuchami i po krawątkach i to było trudne, nie miałam już czasu filmować, bo się robiło ciemno. I tak szłam po ciemku, dotarłam dopiero za 10:08 wieczorem do tego miejsca, ale na szczęście było łatwo je znaleźć. Nie wiem, gdzie jest woda, ale mam wodę ze źródełka, które na mapie pokazali mili ludzie na szlaku, więc jeszcze mam pół litra, to jakoś dojdę na dół, a tam jest jakieś pole namiotowe w dolinie, więc będzie woda. I dzisiaj mam nadzieję, że będzie równie pięknie jak wczoraj. Wczoraj było tak pięknie, takie widoki. I dzisiaj będę w Parku Narodowym Oze. Chciałabym przejść całą część taką turystyczną bardzo. To będzie ciekawy park, bo tam będą torfowiska i kładki po torfowiskach. Być płasko, mam nadzieję. Jest tam bardzo dużo schronisk, potwornie drogich schronisk. I ja chciałabym te wszystkie schroniska dzisiaj ominąć. Ostatnie jest najtańsze, ale nadal kosztuje 340 zł, 7000 jenów i trzeba je zarezerwować przez telefon, co jest w moim przypadku niemożliwe, bo ja nie mam możliwości dzwonienia z mojej karty. Zresztą wcale nie chcę tam spać za taką kasę, no jakby lało i coś tam, ale tak to nie, więc chcę się gdzieś schować za tym schroniskiem i nie na bagnie, więc muszę się streszczać, ale mi się tak chciało spać i poleżałam sobie jeszcze do piątej. No, wieje wiatr, szumią drzewa. Wczoraj z pewnym zaskoczeniem odnotowałam, że występuje tutaj taki charakterystyczny słodko-korzenny zapach lasu, który skądś znam i nie mogłam sobie przypomnieć, nadal nie mogę, skąd ten zapach znam. Chyba z Nowej Zelandii i z Kanady, z wyspy Vancouver, gdzie też jest mokry las, ale nie jestem pewna. W każdym razie jest to bardzo, bardzo przyjemny zapach. Więcej zapachów się czuje, jak się robi ciemno i się idzie już nie odnotowując kolorów, tylko właśnie inne zmysły przeważają. No, więc fajnie. Kawa z rana. Zimna, ale zawsze kawa. Park Narodowy Oze. Jakieś strasznie dziwne miejsce. Jest tu potwornie dużo ludzi. Są takie kładki równoległe, prawa i lewa. O dziwo, jest prawostronny ruch. I po prostu sama, nie wiem, nad ludzkim wysiłkiem udało mi się wyczekać chwilę, kiedy się dało wysikać, ale cały czas pielgrzymki. Po prostu strasznie, strasznie dużo ludzi. Podchodziłam tutaj drogą do parkingu i minęło mi chyba z 40 busików, jak w Zakopanem w niedzielę. Ale tutaj też jest dzisiaj niedziela, więc może to tylko wyjątkowe i
17:15 odjeżdża ostatni autobus, to może oni się skończą, bo tak to jakaś masakra, jak to znaleźć biwak. Wyprzedziłam dwie takie wielkie grupy jakimś też cudem, ale pewnie oni mnie zaraz dogonią, jak będę się za dużo zatrzymywać. Mam przeciwsłoneczne okulary i się ukrywam i udaję Japonkę, choć teraz jak gadam, to wszyscy słyszą, że to nie jest po japońsku. No ale to już tak musi być. Ojejku, będzie jakieś bagno i potem będzie jeziorko. No mam nadzieję, że się rozluźni. Biwak dzisiaj, po tym bardzo udanym dniu. Park Narodowy OZE prześliczny, tylko bardzo dużo ludzi, ale tak jak przewidywałam, oni po prostu po południu zniknęli, więc fajnie. Reszta popołudnia i wieczór były naprawdę super. Liczyłam na to, że przy parkingu się rozbije i że może będzie tam wiata albo toaleta, i rzeczywiście była toaleta, bardzo fajna. Był też taki zamykany schronik, ale zamknięty. Ale niestety okazało się, że niestety jest tam budka, cały dom parkowy, straży parkowej. Coś tu z tymi śledziami zrobiła mnie tak. No i że tam stoi auto parkowe i że tam nie ma opcji noclegowej. No więc zeszłam jakieś 500-600 metrów, jestem od tej całej leśniczówki. A to jest jedyne płaskie miejsce i to jeszcze takie fajne, bez bambusów. Od szlaku osłaniają mnie właśnie bambusy. Weszłam tutaj, bo widziałam duże iglaste drzewa i tak jak miałam nadzieję, jest tu czysto bez bambusów i można się rozłożyć. Takie mega fajne cedry i cyprysy, pomnikowe drzewa wręcz. No ale nic im nie będzie, jak się pod nimi prześpię. Były tu jelonki, ale się spłoszyły. Ale nie jakoś bardzo, oddaliły się troszeczkę. Pewnie nawiedzą mnie jeszcze.
A bolałabym niebo, bo taki jelonek w nocy potrafi zrobić wrażenie. No, ma nie padać, bo jest ładna pogoda, ciepło, więc biwaczek okej. Właściwie to stwierdziłam, że stęskniłam się za taką jakąś prawdziwą dziczą i biwakowaniem w takim terenie bezludnym, więc mam. Szkoda, że nie nad tym pięknym jeziorem, ale no tam nie było takiej opcji. Tam było mnóstwo tych drogich schronisk i bardzo uczęszczane miejsce. Tu jest już takie zejście z Parku Narodowego. Jest 5 kilometrów do drogi, do końca tego szlaku. Dzisiaj ryż z cebulką i no czymś w rodzaju boczku. Było napisane wieprzowina, ale wygląda po prostu jak boczek. I do tego jest przyprawa i sól i tyle. I to wszystko na maśle. Zeszłam do cywilizacji. Nie jest to jakoś mega duża cywilizacja. Jest to takie górskie po prostu miejsce, ze dwa malutkie pola namiotowe prywatne i tam jest kawiarnia, był parking, a tu jest taki mały skansen, trochę jak w Norwegii albo Szwecji. Kilka budynków gospodarczych z XIX wieku. Można zaobserwować, jak się zmieniały konstrukcje. Starsza konstrukcja była taka, że deski stanowiące ściany układano po prostu tak jedna na drugiej i tylko stelaż był w rogach jakby konstrukcji. A nowsza jest konstrukcja zarębowa, czyli na przemian kładzione belki. Raczej chyba większość jest właśnie tych starszych zgromadzona, ale tam z tyłu jest. O tam jest taki jeden zrębowy. No. Za 3 km ma być stacja dla podróżnych, gdzie można kupić coś do jedzenia. I to właśnie będzie mój następny punkt zaopatrzeniowy. Oby tam coś było i oby nie było potwornie drogo. No ale grunt, żeby w ogóle coś było. Można zajrzeć do środka, zobaczyć kilka starych sprzętów. I są schodki, bardzo strome, na wierdeko. Jednak odwrotnie, to konstrukcja zrębowa jest starsza. Tutaj dolna połowa tego budynku jest właśnie w konstrukcji zrębowej. Jest też zdjęcie, na którym można zobaczyć, jak wieś wyglądała dawniej. A wygląda dzisiaj zupełnie inaczej. Poznikały wszystkie stare budynki. No i asfalt się pojawił. Jeszcze lepiej. Mają tu prawdziwy sklep jednak, którego nie było w Google. Jest punkt ładowania. Można sobie podgrzać w mikrofalówce to, co się kupiło. No ja już mam cały koszyk. Pozostaje rozładować. Dziś na kolację będą pierogi z masłem.
2000 kilometrów. Czekałam, czy nie będzie jakiegoś miejsca, gdzie będzie ładny widok na góry, ale widok był tylko w takim miejscu, gdzie droga robiła zakręt i nie było pobocza, więc nie było sensu tam robić znaku. Więc ładna zieleń za mną, leśna. W każdym razie tak samo się cieszę. Jak patrzę na mapę, to tutaj jest dokładnie połowa drogi z Sata Misaki do Soya Misaki w linii prostej. Wiadomo, że dużo nakręciłam i że jeszcze dużo nakręcę, więc nie jest powiedziane, że jest to połowa. Według moich obliczeń ona powinna być za jakieś 100 km albo 200. No ale w każdym razie już się do tej połowy zbliżam, no i 2000 km to już jest coś, to już samo w sobie jest długim dystansem, ale szykuje się znacznie dłuższy. No, to lecę dalej. No jednak pojawił się widok tam, gdzie są te stoki narciarskie, na szczycie, pod szczytem. Wybieram się jutro. Te wioski tutaj takie alpejskie prawie. Przeszłam przez przełęcz, jestem w kolejnej wsi, no i zbliża się noc. A ja oczywiście nie wiem, gdzie będę spać. Chciałabym to wiedzieć. Szkoda. Zawsze się udaje znaleźć jakiś nocleg i tym razem też się udało. Ale nie było to łatwe i nie jest to idealne miejsce. Ale ogólnie spało się doskonale, więc nie mam powodu do narzekań. Szłam przez wieś do 19.30 i nic nie znalazłam. Nie było żadnego takiego miejsca, gdzie mogłabym rozbić namiot. No chyba, żebym zapytała, pewnie wtedy kazaliby mi spać na łące i byłabym cała mokra od kondensacji. A tutaj nie jestem mokra, mimo że spałam w pałacu na wodzie. Taki kanał, tu jest zaraz droga poniżej, o, i wspięłam się po bardzo stromej skarpie w nadziei, że znajdę tu coś płaskiego, nic płaskiego nie było i nagle patrzę, tu jest takie wypłaszczenie, stara droga, ale druga myśl, to nie jest droga, to jest wypłaszczenie z kanałem. Japonia jest cała w kanałach, tu prawie nie ma normalnych cieków wodnych, tylko wszystkie są zabetonowane i pędzą. Nie ma żadnej retencji, ogromne fale powodziowe pędzą od razu do dużych rzek i rzekami do morza. No i nawet taki mały strumyczek leśny jest skanalizowany i sobie płynie do wsi, pewnie do pól. I ja się tu rozbiłam, także mój śledź jeden wystaje już ponad ten kanał i w moim jakby przeciwległym miejscu do przedsionka znajdowała się woda, ale nie było kondensacji. Las jest na tyle gęsty, że było sucho, ale jest zimno. Jestem na dnie doliny praktycznie, więc jest zimno. W związku z tym zimne powietrze opada. Nad rzekę nie dało się zejść. Myślałam, że może coś nad rzeką znajdę, ale była tak strome urwisko nad tą rzeką, że nie było szans. No, jest 5 rano. Mam dziś ambitny plan, ponad 42 za 43 kilometry na jakieś pole namiotowe przy parku. To jest właściwie jedyna opcja, jeszcze są stacje kolejowe, a po drodze mam wejść na tę górkę, więc będę pędzić. Zlazłam tyłem, trzymając się tej gałęzi klonowej, jak na linie się spuściłam tutaj. Może to nie wygląda tak źle, ale wcale nie jest łatwo się spuścić z takiej skarpy. Nikt mnie nie widział. No to teraz w tamtą stronę. Ładny stary budynek o tradycyjnej konstrukcji. Ta prawa dolna część jest najstarsza. Widać, że te stare są deski, a potem już jest obite plastikiem jakimś takim. Ale fajnie. Tarasik na górze do suszenia, prania.
parę kilometrów drogą bez problemu. Nawet po drodze dostałam znowu napój izotoniczny od przejeżdżającego pana, który mówił, że jest myśliwym i pytał, czy nie wiem, czy jem jelenie, czy poluję na nie, nie wiem. A potem myślałam, że pójdę inną trasą, że będzie jakaś inna ścieżka i poszłam 500 metrów, ale znowu się ktoś zatrzymał i powiedział, żebym tamtędy nie szła, że to nie jest właściwa droga i żebym szła tam, gdzie wyciąg narciarski. No i właśnie jestem i to jest podejście na Natsugatake. Będą super widoki, bo już widziałam granie ze śniegiem z tamtej strony, ale niestety jest wycieczka szkolna. Ze 100 osób? Nie wiem, no coś takiego, strasznie dużo. Właśnie puszczam ich przodem i sobie tutaj pod takim patrolem narciarskim zjem drugie śniadanie, bo z tym dzikim tłumem to średnio, ale myślę, że ich nawet pomimo drugiego śniadania szybko dogonię i tak już będzie, ale nie wiem, na którą stronę będą schodzili. Ciekawe, czy będzie szlak dalej ze szczytu. Myślę, że powinien być. Oby. Szlak trudny bardzo, góra piękna, piękny widok, ale grań, grzbiet składał się z 15 szczytów, nie z jednego, a teraz jest zejście. Coraz mniej wydeptana ścieżka im dalej na północ. No i ostatnie rozwidlenie, punkt kluczowy. Łatwiejszy szlak schodzi do parkingu, a ten, którym chciałam iść, pewnie schodzi do tej drogi, która jest 500 metrów niżej i pewnie już się nie będzie kontynuował. Istnieje, jest oznakowany, ale ja nie jestem w stanie nim iść, bo jest tak strasznie stromy i przysypany liśćmi, bo tu nikt nie chodzi i nie ma porządnej ścieżki, tylko jest po takim bardzo stromym zboczu takie, no widać, że ktoś próbuje czasem tędy iść, ale wszystko to nie w liściach, ja zjeżdżam. Moje buty nie mają już bieżnika, to swoją drogą, a buty drugie mam w plecaku, ale nie będę ich specjalnie z tej okazji wyciągać. No, wrócę się na ten łatwiejszy i pójdę dookoła, nadrabiając dodatkowe 2 km. A pole namiotowe coraz bardziej się oddala, raczej nie mam szans tam gdzieś dojść. Znowu nie wiem, gdzie wyląduję, ale no, idę pod górę, wracam się, bo tu po prostu się nie da. I pod górę też jest trudno, ale w dół to już po prostu... Ojejku. Tutaj też płasko nie jest, ale nie ma tych zwałów liści. Dali linę, żeby się złapać. No więc to jeszcze można zrozumieć. Ale tamto... No nie. Udało się zejść, pojawił się asfalt. Pojawiły się kolejne problemy. Droga była zamknięta. Miała taki szlabanik prowizoryczny z jakimś napisem i dwoma wykrzyknikami. Ale co, no poszłam nią oczywiście, bo już nie mam siły na nic z innego. W międzyczasie kończyła mi się woda. Wzięłam 3 litry na całą tą grań, ale no się wzięło i skończyło, bo
bo się strasznie pociłam, jestem cała pokryta solą. No i droga wygląda w porządku, idę nią już, nie wiem, z 3 km, aż tu nagle zza zakrętu coś takiego wyjrzało. Wspaniała chatka, jest otwarta, ma w środku stoliki i ławeczki, czy jeden chyba stolik. Są wiaderka, jest toaleta i jest wspaniałe źródło wody, z którego bije czysta górska woda. O, tu jest to źródełko, więc mimo, że jest 16, no już jest pewnie 20 po, bo tak długo tu marudzę, myślę, że tu zostanę, bo chciałam iść gdzieś do miasta i wymyśliłam, że spędzę noc na stacji kolejowej następnej za miastem, ale to jest jeszcze masa kilometrów i tak doszłabym chyba na 9 wieczorem i chyba nie mam na to siły po tym dniu męczącym z bolącymi kolanami. No i jeżeli miałabym biwakować wcześniej, to gdzieś właśnie w środku cywilizacji, znowu jakieś nieszczęsne boisko. Nie bardzo mi się chce. Chatka jest za fajna. Jest na niej coś napisane, ale oczywiście ja nie rozumiem co. Ale myślę, że nikt tu nie przyjdzie. Gdzieś dalej hałasują maszyny te do ścinania drewna. To znaczy, że jakoś tu dojechały, więc droga powinna być okej. Okaże się, myślę, rano. Myślę, że pójdę spać z postanowieniem bardzo wczesnego startu i że sobie zrobię wolny wieczór. Bo mam taką ochotę. Ostatecznie mogę robić to, na co mam ochotę. Trochę szkoda ładnej pogody oczywiście, bo ona nie będzie trwała wiecznie, no ale to już tak musi być. Wykąpię się za to. Chatka i w ogóle to miejsce jest coraz bardziej tajemnicze. 6 rano, pełno ludzi tutaj w ogóle, 2 kilometry dalej. Taka kolejna pergola i ci mili ludzie zaprosili mnie na śniadanie, na herbatę, ciasteczka. Bardzo miło. I oni sprzedają jakąś taką zieleninę. Nie wiem co to jest, to jest chyba paprotka. Nobuki. Aha. No, może i nobuki, nie wiem co to jest. Tam za 1500 jenów jakieś właśnie takie paprotki są. Nie wiem o co chodzi, ale niesamowicie mili ludzie i bardzo miłe śniadanko i znowu mam opóźnienie, ale to nie szkodzi. I już na główniejszej drodze, w takiej szerokiej dolinie z polami ryżowymi. I klimaty wiejskie. Właśnie jeszcze jedną panią spotkałam, która też do mnie zagadała. Pytała, czy mam wodę, czy byłam w górach. Śpię w namiocie. I jeszcze jakieś inne rzeczy, których nie rozumiała. Niestety te konwersacje są trudne, bo ja dużo mogę napisać na telefonie, ale odpowiedzi, które dostaję, są dla mnie kompletnie niezrozumiałe, więc to jest taka połowiczna rozmowa. Ale bardzo mili ludzie. I sprawdza się po raz kolejny, że po prostu trzeba się udać gdzieś na jakieś kompletne odludzie, gdzie nikt nigdy nie jeździ z turystów. I wtedy na pewno będzie miło i sympatycznie i spotka się fajnych ludzi i zobaczy dzikie miejsca. I to jest właśnie to, jak ograniczacie się do zwiedzania dużych miast
jedziecie do Tokio, Osaki, Hiroshimy i Kyoto, to raczej nie będzie was nikt zapraszał na herbatę i nie będzie wam opowiadał, że w lasach żyją duchy i niedźwiedzie, a właśnie państwo ci od herbaty pytali, czy spotykam duchy i niedźwiedzie. Boją się tu ludzie lasu, choć są tak blisko związani z naturą. Fajne jest to, że nie utracili jeszcze tego kontaktu, że zajmują się zbieraniem paprotek i ciągle spotykam ludzi, którzy po krzakach gdzieś coś wyrywają, jakieś liście, jakieś łopiany czy coś. Widuję całe ciężarówki wypchane jakimiś liśćmi dziwnymi. No, co robią z tą paprocią? Nie wiem. Pewnie jedzą, zakładam, że to się je, bo w Nowej Zelandii jadło się pędy paproci. To był taki przysmak, więc tu pewnie też. No, nie wiem, może się uda kogoś zapytać. Za jakieś 10 km supermarket. Na to się cieszę. Mam nadzieję, że będą tam też mieli jakieś dobre, gotowe jedzenie. Banany na pierwszym planie. Jestem w sklepie, ale się stęskniłam za owocami i jakimś w miarę normalnym jedzeniem. Ostatni taki duży sklep, zresztą ten nie jest już specjalnie duży, to był, nie wiem, z Tokio. No, z Tokio tydzień temu. O, ja cię. Kupiłam sobie te takie warzywa smażone w cieście. To chyba jest rodzaj tempury w ogóle. Się dowiedziałam tego od Nabiego w Tokio. No i te banany i jest. Są lody herbaciane i mam też całą butelkę herbaty. O, ta herbata to po prostu chodzi mi po głowie cały czas. Jednak jestem autentycznie uzależniona od herbaty. Jest to jakiś problem tutaj. No. Znaczy mogę sobie zaparzyć. Zaparzyłam sobie wczoraj, wypiłam, ale po prostu tak. Chcę więcej, w domu piję więcej herbaty. No, popiłam sobie tam za automatem do kawy telefon do ładowania. No i tak sobie tu siedzę w kąciku i lecę zaraz dalej. Nakupiłam trochę jedzenia, ale tak na styk, żeby nie nosić za dużo przez kolejny masyw. Jutro powinnam być w następnym dużym sklepie. Najpierw źródełka, teraz znowu miejsce sprzedaży pędów paproci, ale zamknięte. Fajny domek, w ogóle fajne miejsce, żeby poprosić o pozwolenie na nocleg, ale jeszcze nie pora. Ale gigant, musi mieć więcej niż 1000 lat. Nie jest to dąb ani buk, jest to jakiś taki specyficznie japoński gatunek, którego nie umiem nazwać, ale to nie szkodzi, jest niesamowicie wielki. Jak się gałęzie rozpościerają w górę. Zdrowy, młody okaz, żadnych suchych gałęzi.
2100 km jestem w centrum Aizu. Za mną jest mur zamkowy z fosą fajną. Sam zamek nie jest autentyczny, został odbudowany w 1965 roku, ale fajnie wygląda z tego chodnika, którym właśnie szłam. Jestem w mieście, dzisiaj jest miejski dzień, zeszłam z gór. Wczoraj było świetne zakończenie dnia, spędzi mnie noga, bo mnie pogryzły jakieś znowu owady, ale spałam w chatce, która była rekonstrukcją takiej chatki chyba na kolejnym takim szlaku, który funkcjonował w czasach bez samochodów. Było trochę kamiennego bruku, jak na Nakasendo, ale kompletnie szlak nieuczęszczany, więc byłam na nim zupełnie sama. No i rano zeszłam właśnie i idę doliną. A dolina, jak to w Japonii, jest zabudowana, więc przechodzę przez całe miasto Aizu w kierunku kolejnego pasma górskiego, które wybieram się jutro. Dziś miało lać cały dzień. Trochę popadało i właśnie przestało, więc się bardzo cieszę. Za długo zmarudziłam znowu w sklepie, mam znowu za ciężki plecak, czyli jak zwykle. I tak pewnie będzie na kolejnych kilometrach, no ale na razie 2100, które jak sądzę jest połową drogi. Myślę, że właśnie ta dolina to jest połowa drogi. Mam taką nadzieję, bo bez przesady, nie ma co za dużo chodzić. Miasto. Trochę mi przypomina Skandynawię z jakiegoś powodu, bo wszystko jest takie trochę jakby z lat 70. No całkiem fajne. Takie trochę prowincjonalne, ale wszystko tu jest. Większe chyba niż Cieszyn, ale może nie. Nie wiem w sumie. Moja jutrzejsza trasa skrywa się gdzieś za chmurami. Jutro chyba też będzie to trudno, ale jest tam bardzo piękne jezioro, a potem cała grań. Doszłam do szlaku. Raczej istnieje, bo jest informacja nawet po angielsku odnośnie starych zwyczajów. Ale jest też ta żółta cholera. Jakieś wyjątkowe niedźwiedzie, bo aż taką wielką tablicę po angielsku dali. Agresywne niedźwiedzie. Rozpadało się do tego wszystkiego. Mój plecak teraz leży pod cedrem. No nie wiem. Tutaj od razu zabiwakować, zanim wejdę w jakiś właśnie totalny niedźwiedzi matecznik. Może to jest najlepszy pomysł, to jest jeszcze stosunkowo blisko wsi, bo tam to już tylko las i niedźwiedzie. Nie żebym miała z nimi problem, ale mam być wyjątkowo ładnie pachnące jedzenie. Łososia. Cholera. Postanowiłam iść jednak dalej, wyjść z tej doliny, bo niedźwiedzie najbardziej lubią doliny. Więc logicznie było pójść na grzbiet. Na mapie był zaznaczony budynek i ten stok narciarski, wyciąg. Może jakiś jest. Jestem prawie pod szczytem. Jestem w miejscu, gdzie na mapie był jakiś budynek, ale niestety na miejscu są tylko deski i belki. Także budynek już nie istnieje. A miałam ogromną nadzieję, że się tam schowam przed deszczem i przed niedźwiedziami. Jest tutaj kapliczka, wyschnięte źródełko, wisi chmura, z której wyciskają drzewa deszcz i kapie cały czas i popaduje drobno. W związku z tym, że jestem pod szczytem, mam nadzieję, że ten niedźwiedź jest gdzieś indziej i że moje skarpetki przeważają na niekorzyść w stosunku do mojego łososia, jeżeli chodzi o zapach, i może ten niedźwiedź tu nie przyjdzie. No, dam znać jutro, czy przeżyłam. Na razie wezmę się za tego łososia i idę spać, zatyczki do uszu i no, co zrobić, nie?